Windy na przystanki autobusowe na trasie Łazienkowskiej już są i aktualnie trwa ich montaż. Na dole również są już przystanki autobusowe w docelowych miejscach. Na górze z kolei trwają prace brukarskie i całkowicie już prawie zniknęły wszystkie przejścia podziemne. Jak wygląda cała budowa placu na rozdrożu teraz, w marcu 2024? O tym wszystkim w dzisiejszym filmie. Zaczynamy! Warszawskie inwestycje. Witam Was tutaj, cześć, czym znasz i zapraszam Was już teraz na kolejny materiał z warszawskich inwestycji. Tutaj jest nad placu na rozdrożu, jeszcze z filmów z marca 2024, bo trochę ich jeszcze pozostało. Natomiast to tu faktycznie się dzieje na placu na rozdrożu, a jest dosyć duża przebudowa. Pomijając tą fontannę, która nie działa oczywiście, no bo jeszcze nie mam miesiąców takich faktycznie ciepłych, to że miesiąc marzec i kwiecień takie dosyć ciepłe są, to nie oznacza, że wszystkie fontanny zaczęły działać, to w tej fontannie ma powstać w przyszłości taki dosyć duży pomnik, natomiast w jego temacie nie tam więcej w dzisiejszym filmie nie powiem, bo po prostu się nic nie dzieje. Natomiast na samym placu na rozdrożu, czyli wszystko pozostałe dookoła, tu się dzieje. Zniknęły już prawie całkowicie wszystkie przejścia podziemne. Powstają windy, właściwie no tutaj już obydwie stoją. Są też schody, które powstają na jeden i drugi przystanek autobusowy na dole tutaj. Przystanki autobusowe na dole też już mają docelową lokalizację, więc tam już faktycznie autobusy się zatrzymują, gdzie mają się zatrzymywać w przyszłości, tam gdzie kiedyś się zatrzymywały w przeszłości. Pojawiają się nowe przejście dla pieszych, przejazdy rowerowe. Nowa zieleń powoli jest już nawet zasadzona, jeżeli chodzi o krzewy, jakieś byliny na samej płycie placu na rozdrożu, który właśnie teraz przelatujemy nad nią. No i pojawi się powoli przystanek autobusowy w kierunku placu Unii Lubelskiej dla linii 222. Wtedy po prostu zniknął na czas tejże inwestycji. Prace w tym miejscu mają się zakończyć w najbliższe wakacje 2024. W związku z tym, że wtedy planowana jest największa część, jeżeli chodzi o frazowanie, ale o wszystkich terminach wam powiem za chwilę. Natomiast jeszcze z góry zobaczmy sobie, jak to wygląda. Z ważnych elementów wtedy faktycznie są realizowane w ramach tej inwestycji, to jest uporządkowanie i rozszerzenie części dróg rowerowych. Oczywiście więcej zieleni, ale to wiadomo przy wszystkich inwestycjach, to, jak to jest ostatnio realizowane. No i oczywiście uporządkowanie, jeżeli chodzi o drogi dla samochodów i wybudowanie nowej części drogi rowerowej po zachodniej stronie placu na rozdrożu przez likwidację przejść podziemnych. Likwidacja polega na tym, że przejście podziemne zostały zamknięte płytą betonową, natomiast tak naprawdę one cały czas tam się znajdują, tylko może, że po prostu są nie zasypane, tylko po prostu są zabetonowane od góry. Tam, gdzie były kiedyś schody, jest wielka płyta betonowa i aktualnie tam się nie da dostać. Tak samo właśnie ma to miejsce po tej stronie, gdzie jest taka płyta betonowa, ale tu jak widzicie są schody ślepe po lewej stronie. Te schody będą realizowane, właściwie będą usuwane do przejścia podziemnego w ramach przebudowy samej części tutaj przy fontannie i budowy tego pomnika, a ponieważ ten pomnik nie powstaje, no to po prostu schody jeszcze na razie pozostały. Na dalszym odcinku możemy zobaczyć nową płytę i już same przystanki autobusowe, które się tutaj znajdują na poziomie -1 w wykopie i o nich w sumie wam powiem może więcej, co się właściwie w tym momencie dzieje. Tutaj oczywiście najważniejszym elementem jest budowa nowych schodów i wind. I za chwilę, jak się obrócimy w drugą stronę, dokładnie zobaczycie, jak to wygląda. Na razie możemy jeszcze popodziwiać trasę Łazienkowską i drogi rowerowe, które powstają wzdłuż samego wykopu. A tutaj już właśnie znajdują się te dwa oto i nowe przystanki autobusowe. Co ważne, w ramach tej inwestycji są przebudowane dwa ciągi schodów. Nie trzy, nie wszystkie trzy, tylko łącznie dwa, które są wykorzystywane do przystanków autobusowych. Zatoczki autobusowe są mniej więcej z takiej samej długości jak wcześniej. Przystanki autobusowe jeszcze nie mają pełnej długości, to jest jeszcze budowane w tym miejscu. No i dwie wiaty, które tutaj są jeszcze zabudowane i zabezpieczone na czas samej inwestycji. Wiaty pozostają te same, co były wcześniej. Windy są montowane, chociaż de facto już prawie są całkowicie gotowe. Są oszklone z jednej strony, konkretnie na trasę Łazienkowską, więc to całkiem ładnie wygląda. I domyślam się, że nawet będzie mógł być ładny widok samych wind. Na razie jest tam ciemno, bo windy oczywiście nie działają, więc trochę to dziwnie wygląda. Tu mamy te schody stare pod lewej stronie i nimi aktualnie odbywa się ruch na przystanek autobusowy w tym miejscu. I tam te schody nie są realizowane w ramach tej inwestycji. I znając życie, jeżeli teraz nie są robione, to raczej później też nie będą robione. Same przystanki autobusowe, jak widzicie, są przeniesione i trochę są wyniesione po tej stronie. Wiaty też są jeszcze zabezpieczone. I tutaj dalej najprawdopodobniej pojawi się jakaś zieleń w pasie dzielącym
pomiędzy samą trasą Łazienkowską a pasie dołączającym się z placu Unii Lubelskiej tutaj dla samochodów. Następnie możemy sobie zobaczyć trochę bliżej nowe schody. Schody są, jeżeli chodzi o konstrukcję schodów, to właściwie one są już całkowicie gotowe. Natomiast jeżeli chodzi o barierki, no to ich jeszcze nie ma. Z kolei tutaj na górze, na trasie, na placu na Lazorze możemy zobaczyć brakującą drogę rowerową, która jest trochę rozszerzona względem tego, jak to wyglądało wcześniej. Stary, spalony, całkowicie zniszczony przystanek autobusowy, jeżeli chodzi o wiatę, jego właściwie w tym miejscu nie ma. No i dalej możemy zobaczyć te tymczasowe dojście z tymczasowymi schodami na przystanek autobusowy w tym miejscu. Tam dalej też na górze jeszcze nie powstała droga rowerowa, która będzie się łączyć z tą drogą rowerową wzdłuż samego wykopu trasy Łazienkowskiej, ale to jeszcze za jakiś czas. Z kolei w tym miejscu widzimy jedną windę i te tymczasowe barierki oczywiście na czas budowy dla budowniczych, żeby oni tutaj po prostu też nie pospadali. Same schody, jak i również windy mają być oddawane do użytku sukcesywnie do najprawdopodobniej maja. W maju, może na koniec kwietnia, już faktycznie te przejścia, te schody i windy będą oddawane do użytku i będzie można już z nich korzystać. Natomiast sama przebudowa będzie trwać trochę jeszcze dłużej. Tu na górze jeszcze możemy zobaczyć początek elementów zielonych, nowy przejazd rowerowy i przejście do pieczek, które powstaje. Aktualnie tutaj nie ma części rowerowej. No i dalej już zasypaną powoli część betonową, jeżeli chodzi o stare przejście podziemne. Tak jak mówiłem, jeszcze brakuje tej nowej drogi rowerowej w tym miejscu. No i tu jest to tymczasowe przejście dla pieszych, które w teorii jest przejazdem rowerowym, ale tak trochę to nie ma sensu w tym miejscu aktualnie, jeżeli chodzi o to uproszczenie ruchu. Tutaj brakuje jeszcze cały czas, przynajmniej dla mnie brakuje, przejście dla pieszych i przejazdu rowerowego. Kiedyś się korzystało z tego przejścia podziemnego, teraz tu trzeba dosyć ładnie chodzić na okrągło, żeby dostać się do samej fontanny, a z niej zazwyczaj lata nad całą inwestycją w tym miejscu, więc to by się przydało, żeby faktycznie te prace się tutaj nad tym zakończyły. No i z kolei dalej możemy zobaczyć pozostałą część placu, która w tym miejscu się znajduje. To przejście podziemne w związku z tym, że tam jest jakiś lokal handlowy, z tego co pamiętam, coś tam komercyjne jest, więc on pozostaje w tym miejscu. Następnie mamy zjazd na trasę Łazienkowską i w tym miejscu jeszcze są realizowane prace przy przystanku autobusowym dla linii 222 w kierunku placu Unii Lubelskiej. Więc ten przystanek w Zatoczką, który będzie nowy, pełnoprawny, jeszcze w tym miejscu powstaje. On się znajduje właśnie obok tego przejścia podziemnego, właściwie wejścia tego przejścia podziemnego. Tu też się znajduje małe zaplecze budowy. No i tu się pojawiają te nowe chodniki z nową drogą rowerową, która będzie teraz w nowym standardzie, czy oczywiście w asfalcie. Tu też chodniki już są na samej płycie wiaduktu trochę bardziej już poukładane. Widzisz też, że jest oddzielona ta część od części rowerowej. Znajdziesz, że tam po prostu będzie trochę części zielonej i to bardzo mnie cieszy, bo oddzielenie części chodników od właśnie dróg rowerowych jest bardzo dobrym rozwiązaniem, bo dzięki temu po prostu piesi nie wchodzą pod koła rowerzystów czy innych pojazdów utok, które jeżdżą na drogach rowerowych, a sam korzystając z dróg rowerowych często mam po prostu takie problemy, że piesi chodzą całą długością, po prostu całą długością i chodnika, i drogi rowerowej. Z kolei tam dalej możemy zobaczyć właśnie wjazd w ulicy, które tutaj się znajdują, jednokierunkowe, no i całkowicie już zasypane stare przejścia podziemne w tym miejscu, których de facto już tutaj po prostu nie ma. No i tak mniej więcej wygląda cała przebudowa placu na Lazorzu. Co ważne, na wakacje zaplanowane jest frezowanie całego placu na Lazorzu, jeżeli chodzi o górną część. Wtedy całkowicie plac będzie najprawdopodobniej zamknięty. To jest zaplanowane na wakacje i dopiero wtedy zakończą się wszystkie prace właśnie na tej inwestycji. Teraz w najbliższych miesiącach, czyli właśnie w kwietniu i w maju, będą się kończyć wszystkie prace, jeżeli chodzi o przystanki autobusowe, brukarskie, oddawanie do użytku schodów, wind, czy właśnie tego przystanku autobusowego dla linii 222 w kierunku placu Unii Lubelskiej. To wszystko jest zaplanowane do zakończenia w przeciągu najbliższych 2 miesięcy. I następnie dopiero będzie realizowane frezowanie wakacji, kiedy po prostu ruch jest też trochę mniejszy i będzie to można w miarę na spokojnie w tym miejscu zrealizować. Więc co ja mogę powiedzieć, czekamy, oczywiście czekamy, aż faktycznie te prace się rozpoczną. Z kolei tutaj na końcu zobaczymy plac Unii Lubelskiej i tam od placu Unii Lubelskiej znajduje się ulica Polna, która się ciągnie do Armii Ludowej, czyli do trasy Łazienkowskiej i ona jest aktualnie również przebudowana. Tam się pojawi trochę więcej zieleni, nowych nawierzchni, jeżeli chodzi o chodnik, jak i również o drogę asfaltową, no i tamte prace mają się zakończyć w czerwcu 2024. Tymczasem to był tyle z tego filmu. Jeśli taki materiał Wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę. Jeżeli chcecie zobaczyć więcej materiałów, kliknijcie subskrybu i ten dziwny dzwoneczek. No i do zobaczenia wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. Jak zawsze zachęcam Was do zostania patronami Avisnosza. Kolejny film z placu na Lazorzu pojawi się za miesiąc, bo ten jest opóźniony z marca, czyli się pojawi w maju. No i tutaj wiadukt trasy Łazienkowskiej na Krykoli w teorii są już całkowicie zakończone i niedługo też się pojawi film z podsumowaniem całej tej inwestycji, więc do zobaczenia już niedługo. Cześć!